Cześć wszystkim. Dzisiaj zaczynamy nasz weekend w Gdańsku i zaczynamy nasz weekend od pizzerii Parma. Dla nas to jest obowiązkowy punkt programu. Dlaczego? Dlatego, że w tej pizzerii jedliśmy obiady, kiedy byliśmy tutaj na studiach. Czyli o ile to lat temu już było. I ta pizzeria się rozrosła i ciekawi jesteśmy, czy smakuje tak samo dobrze jak wtedy. No i ta pizzeria znajduje się w Brzeźnie. W Brzeźnie też się znajduje nasza ulubiona plaża. Więc jesteśmy w Brzeźnie Gdańsk i zaczynamy nasz piękny weekend. Kiedyś była taka promocja, można było zebrać 10 ulotek i kolejne pizze było gratis. Jako dla studentów to była super opcja. Polo. Na pewno musimy wziąć Polo, naszą ulubioną. To jest dla nas taka legendarna trochę pizzeria. Ile lat temu jedliśmy tę pizzę? 15. 15 lat temu, pierwszy raz. I się zakochaliśmy w tej pizzy. Kiedyś tam smakowało. Ciekawe, czy będzie nadal smakowało. Znaczy, byliśmy studentami ciągle na głodzie, więc wiesz, studenci ciągle są głodni. I te pizze kiedyś kosztowało na początku, pierwszy raz jak jadłem, 12 zeta. Na Polo. No a teraz minęło wiele, wiele lat. Wracamy tutaj do Brzeźni, do tej pizzerii. Budynek jest ten sam, ale z tego co widziałam, jeszcze inne oddziały powstały tej pizzerii. Rozrosli się, ale w Brzeźni jest ten sam budyneczek i blisko plaży, więc w ogóle bardzo polecamy dzielnicę Brzeźnia w Gdańsku. Na pewno moja ulubiona dzielnica Brzeźnia tutaj. Zamówiliśmy 3 pizze, wyszło nam 107 zł. Ta pizzeria znajduje się w Gdańsku, dzielnica Brzeźna, ulica Łozy. Dobra, to jest pepperoni, pollo, truflowa. Parking przy samej plaży kosztuje 12 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Wcześniej były parkingi wzdłuż ulicy darmowe, a jeżeli ktoś chce bardzo blisko plaży zaparkować, to 12 zł za godzinkę. Słońca nie mamy, ale ogólnie jest ciepło. Ludzie się kąpią. Pewnie już mówiłam, jesteśmy na plaży w Brzeźnie. Nasza ulubiona. Tam dalej z przodu będzie plaża przy morze. I jeszcze kawałek dalej Sopot. No dobra, będziemy degustować te nasze pizze. Zaczynamy od Polo na pewno, bo to jest tutaj nasz smak. To nie ta? Masz, będziesz wydawał opinię. Smakuje tak samo. Smak taki sam jak 15 lat temu? Trochę inny. A mi się wydaje, że taki sam, ale ja mówiłam, że tak mało pamiętam jak to smakowało. Na pewno więcej papryki kiedyś konserwowej było. Nie wiem, czy to jest konserwowa papryka. Kiedyś była konserwowa. I wydaje mi się, że trochę ciasto inaczej smakuje. Ale dobra. Dobra. Tam ci, a tobie smakuje salami? Spacerek promenado na Molo. O, tu już tak centralne wejście na przymorzu. To my z Brzeźnia szliśmy tu, nie wiem, niecałe 5 minut chyba. A, ja znam tę restaurację Gruba Ryba. Kiedy mieszkaliśmy na przymorzu, no faktycznie byliśmy tu codziennie. O, i tam jest Molo. Co ciekawe, zobaczcie, nawet nie ma parawanów za bardzo. Zobacz, jak dużo ludzi się kąpie. A może nie dużo, ale jednak trochę się kąpią. Ładnie bardzo. Wracamy z Molo, idziemy na tajskie lody. Tajskie lody bardzo dobre, ale nie polecam polewy, bo jest za słodka. Po prostu lepiej wziąć sobie tajskie lody, jakieś tam smaki, plus na przykład do tego borówki, jakaś posypka ewentualnie. Wracamy do auta i idziemy się zameldować w mieszkaniu. Nasze mieszkanie z Airbnb w Gdańsku właśnie w takim bloku ładnym się znajduje w Brzeźnie. Mieszkanie super, które wynajęliśmy na Airbnb. Trochę już bałaganu zrobiliśmy, lekko, ale spoko. To jest taki salon, a tu druga sypialnia. Wow! Pięknie, co? Z gigantyczną szafą. Tutaj jadalnia.
dobra lokalizacja plus fajne mieszkanie. I tu mamy balkon jeszcze. Leżaczek na balkonie. Takie miejsce do siedzenia. Można obiad zjeść tutaj. No i super widok. Po raz pierwszy kupuję watę cukrową w automacie. Dobra, robot to będzie robił. Czyli watę cukrową będzie miała kształt kwiatka. No taką piękną watę cukrową zrobiła nam maszyna. Pięknie. Drugi dzień w Gdańsku. Pogodę mamy taką, jak widać. A plany na dzisiaj są takie, że idziemy zjeść obiad w Ministerstwo Magii, czyli taka knajpa w stylu Harry'ego Pottera. Potem idziemy zwiedzić tam Długa, Mariacka, te piękne uliczki Starówki Gdańskiej. A potem pewnie jeszcze trafimy na Jarmark Dominikański. Burgerek u Dominisi, u mnie koftę z frytkami, tutaj mamy dorsza, a tu makaronik z łososiem. Żeby zrezerwować stolik w Ministerstwie Magii, to trzeba zapłacić za osobę 30 zł, czyli nie można sobie po prostu zadzwonić i zarejestrować, tylko trzeba kliknąć w link i wybrać tam sobie datę, godzinę i zapłacić 30 zł od osoby. I potem jak przychodzisz już do restauracji, ta zaliczka jakby wpłacona przy rezerwacji jakby idzie na koszt zamówienia, czyli trzeba będzie dopłacić tylko resztę. My na przykład zrezerwowaliśmy stolik na 4 osoby, zapłaciliśmy 120 zł, więc jak dostaliśmy rachunek 250, no to zapłaciliśmy na miejscu tam tylko resztę, tak? Boże, to a już myślałam, że naprawdę dzisiaj nie zobaczymy tutaj nic, a na szczęście pogoda się poprawiła. Słynna ulica Długa, przepiękna, ale bardzo tłoczona. Kawiarnia na Długiej, z pięknym widoczkiem. Tak jest? Dokładnie! To skromienie złoczyńcy. Dobry, oczywiście zbliżamy się do słynnego Neptuna. Nowoczesne budynki, ale zrobione w takim samym stylu, co te stare budynki. Tu wchodzimy. To jest, dziewczyny, według mnie najładniejsza ulica w Gdańsku, moja najbardziej ulubiona, Mariacka. Do końca jest katedra. Witamy w Gdańsku, Jarmark Świętego Dominika. No dobra, o tu też biżuterię. To jest coś dla mnie, przepiękne. O, zobacz. Też zagadałem się i tak. No dobra, teraz skręcamy w prawo, idziemy dalej. I to możesz sobie tak tym bałkiem pewnie zostawić ślad potem. O, to na przykład takich ciasteczek. Produkty z Prowansji. O, Marcin, chcieliśmy kiedyś kupić coś takiego. Z Turcji.
No, sypki. Ja też kocham. Marcin, to dla ciebie. Wędliny z dziczyzny. No. Włoskie szyneczki. A to włoskie słodycze. No, ale mi ta polędwica lepiej pasuje. Nie wikingów. Dobra, idziemy szukać bursztyny. Szczęście się do nas uśmiechnęło i mamy trochę tych bursztynków. O. Przed nami dworzec Gdańsk Główny. Bardzo ładny. Robi lecik 4,80 na jeden przejazd.